Zbliżają się wybory samorządowe, widać to w każdym zakątku naszego regionu, również w naszych gminach. Władze poszczególnych samorządów nie tylko realizują pokazowe inwestycje, ale chwalą się tymi, które realizowały przez 4 minione lata, podkreślając umiejętności w pozyskiwaniu pieniędzy w Unii Europejskiej. Okazja dobra, zwłaszcza że w ostatnim czasie ukazały się rankingi samorządowe, w których brano pod uwagę to ostatnie. Jedną z wymienianych gmin z naszego powiatu są Mikołajki, których burmistrz Piotr Jakubowski spotkał się w miniony weekend z mieszkańcami, by przedstawić im wyniki swojej pracy. Te spotkania organizujemy cyklicznie na wiosnę i na jesieni. Także praktycznie przez te 4 lata odbyło się już 8 spotkań z mieszkańcami. Jedne cieszą się większym powodzeniem, drugie mniejszym. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców przychodziło, żebyśmy dyskutowali nad problemami, które dotykają całej społeczności i starali się później wspólnie te problemy rozwiązywać. I budujące jest to, że ostatnio coraz więcej mieszkańców, coraz więcej naszych obywateli, że tak to określę, na te spotkania przychodzi i rozmawia o swoich problemach z nami. Władze Mikołajek postawiły na rozliczenie. Burmistrz przedstawiał obietnice wyborcze z początku kadencji i wymieniał, ile z nich udało się zrealizować. Bilans wygląda na korzystny dla obecnych samorządowców, podkreśla przewodniczący Rady Mikołajek Sławomir Gawliński, chociaż zaznacza, że były też te niezrealizowane zamierzenia, ale większość mimo wszystko udało się zrobić, a to dzięki zgodzie panującej w samej Radzie. Efekty są wtedy, kiedy jest współpraca, bo wiadomo, że kłótnie, spory i jakieś tam wojenki podjazdowe, szczególnie w tak małych środowiskach, są absolutnie niepotrzebne. Ta polityka szczebla centralnego pokazuje, że można wiele rzeczy byłoby zrobić, gdyby ta zgoda była. I zachęcam do tego wszystkich. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, ościenne samorządy również widać po tym, że ta współpraca jest i może nie wszystkie efekty zamierzone są, ale to jest niezbędny warunek. A ja powtórzę się, tylko mogę chwalić współpracę z panem burmistrzem, z pracownikami urzędu i z całą Radą Miejską. O zgodzie mówią też sami radni miejscy, którzy twierdzą, że namacalnym dowodem ich działalności są inwestycje, które widać w całej gminie. Podobnie wypowiadają się też mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie z burmistrzem. W tej kadencji wykonano w naszym okręgu bardzo wiele prac. Wspomnę chociażby drogę łączącą osiedle ze szkołą, oświetlenie tejże drogi. Wykonano kanalizację, która w tym roku jest kończona, no i ogrodzenie szkoły. Także wszystkie inwestycje, które zostały zrobione w tej kadencji, to jest na około chyba 8 milionów. Ja jestem szczególnie zadowolony, dlatego że wszystkie wsie nad jeziorem Tałty, od strony Baranowa, wszystkie od strony Woźnic zostało skanalizowane przez tą kadencję. Także my jesteśmy szczęśliwi. Zmodernizowana została w poprzednich latach oczyszczalnia. Także z naszej strony jesteśmy dumni i zadowoleni z tego powodu, choćby, że będziemy mieli czyściejszą wodę. W prezentacjach przedstawianych na spotkaniach z obecnie rządzącymi w gminie Mikołajki nie brakuje pozytywnych aspektów ich działalności i rzeczywiście widać, że gmina się zmienia na plus. Pokazują to też rankingi w prestiżowej prasie, które umiejscawiają Mikołajki w czołówce polskich samorządów. Jednak nie rankingi są tu ważne, a głosy wyborców. To oni wskażą przy urnach, czy praca radnych spełnia ich oczekiwania.